Zacznę od prezentacji, która bardzo tak ogólnie powie o tym właśnie, na czym polega problem wykorzystywania zwierząt w cyrkach i jak to wygląda w Polsce. W Polsce jest w tej chwili, właściwie inaczej, w poprzednim sezonie, w tym jeszcze nie wiemy, było 15 cyrków. Liczba zwierząt w cyrkach, jak widać, spada. W tej chwili prawdopodobnie już jest poniżej, w tym sezonie będzie znowu poniżej 200. Najwięcej zwierząt posiada cyrk Korona, a sezon cyrkowy w Polsce trwa od lutego do listopada. I tutaj jest ważna informacja, która będzie się przewijała przez resztę prezentacji. Jeden cyrk odwiedza nawet około 250 miejscowości rocznie, w sezonie. To jest przykładowa trasa cyrku Zalewski z 2 tygodni z poprzedniego sezonu, więc widać, że praktycznie codziennie ten cyrk jest w innym miejscu. W polskich cyrkach w tej chwili są głównie konie, wielbłądy i psy, ale nie wiemy w tym sezonie, jak to będzie wyglądało. Jeden z cyrków zapowiedział w swoich mediach społecznościowych, że będzie chciał wypożyczyć albo kupić lwy. Na tym slajdzie znajdują się słowa jednego z dyrektorów cyrków. Ten cyrk już nie funkcjonuje i te słowa oddają właśnie problem, który jest w polskich cyrkach i który wynika z objazdowego charakteru cyrków. Przez to, że cyrki się nieustannie przemieszczają, odbywa się to kosztem jakości sztuki cyrkowej, kosztem pracowników cyrków i oczywiście kosztem zwierząt. Teoretycznie cyrki podlegają nadzorowi inspekcji weterynaryjnej i teoretycznie powinny przestrzegać nie tylko ustawy o ochronie zwierząt, ale też rozporządzenia o zwierzętach niebezpiecznych oraz rozporządzenia o minimalnych warunkach utrzymywania zwierząt. Natomiast praktyka jest taka, że właśnie ten objazdowy charakter powoduje, że właściwie cyrków się nie da skontrolować. Jeśli cyrki codziennie się praktycznie przemieszczają, tak statystycznie czy co drugi dzień, to oznacza w polskich realiach, polskich instytucji, że tych kontroli właściwie nie ma. I mówię tu nie tylko o inspekcji weterynaryjnej, ale właściwie jakąkolwiek służbę weźmiemy pod uwagę, czy to jest sanepid, czy to jest nadzór budowlany, który powinien być informowany o rozkładaniu cyrków, czy to jest urząd skarbowy, który chciałby się przyjrzeć sprzedaży biletów i różnej innej sprzedaży bez kas fiskalnych. Faktycznie jest ciężko taką działalność skontrolować. Bardzo często cyrki działają w weekendy, coś w ogóle w polskich realiach, znowu to podkreślę, powoduje, że wiele służb wtedy nie pracuje poza jakimiś alarmowymi sytuacjami, ale do takich nie zaliczają pojawienie się namiotu cyrkowego. Raporty NIK potwierdzają, że inspekcja weterynaryjna nie daje rady po prostu z nadzorami. Zresztą ostatnio byliśmy w Sejmie, gdzie przedstawiciel inspekcji przyznał, że przy tych zasobach, które mają, są w stanie, mówił akurat o gospodarstwach, są w stanie odwiedzić jedno gospodarstwo co 12 lat. Więc no nie, po prostu ta służba jest zbyt skąpa, mówię tu o zasobach, żeby móc jeszcze skutecznie nadzorować cyrki, nawet jeśli by chciała. Przeprowadziliśmy również własne śledztwo, wydaliśmy raport i stworzyliśmy taki krótki raport wideo, który za chwilę pokażę, to wszystko było rejestrowane i notowane, dokumentowane z pozycji widza i byliśmy w stanie tam zauważyć mnóstwo nieprawidłowości. Nawet nie zaglądając na zaplecze cyrku i nie mając od wewnątrz nagrań, chociażby od pracownika, co jest takim bardzo często standardem za granicą, że się organizacja zatrudnia w cyrku i tam dokumentuje właśnie jakie są nieprawidłowości. W polskich cyrkach wystarczyło pójść na spektakle i między spektaklami zobaczyć, w jakich warunkach są zwierzęta.
I w końcu mamy mnóstwo danych dzięki interwencji w cyrku Vegas, gdzie odebraliśmy między innymi niedźwiedzia. Przy tej okazji naprawdę bardzo wiele informacji, że tak powiem, wyszło na jaw, chociażby taka, że cyrk był wielokrotnie kontrolowany, w cudzysłowie powinienem wziąć to słowo, przez inspekcję weterynaryjną, która nie zauważyła, że niedźwiedź był w stanie tragicznym. Tutaj poproszę o to o wideo. To jest skrót właśnie z... To jest bardzo krótki film. Tutaj właśnie mamy niedźwiedzia, widzimy niedźwiedzia, którego później odebraliśmy. Zresztą właśnie na wskutek i dzięki powstaniu tego raportu. Odkryliśmy właściwie, że cyrki naruszają wszystkie możliwe przepisy, jakie właściwie tylko istnieją, właśnie od fiskalnych, przez sanitarne, weterynaryjne, dotyczące bezpieczeństwa. Tutaj widzimy słonia, zwierzę z kategorii najbardziej niebezpiecznych. Poprzednio widzieliśmy na arenie, które po prostu chodzi bez żadnego zabezpieczenia. Nawet, tak jak mówię, z pozycji widza zaniedbane kopyta, racice, sierść, coś, czego faktycznie widzowie czasami nie są w stanie dostrzec, bo taki spektakl polega na obniesieniu zwierzęcia wokół areny albo przepędzenia go, żeby przebiegł. Jak widać, też udokumentowaliśmy bardzo małą przestrzeń życiową, bo realnie szczególnie duże zwierzęta są skazane na przebywanie w klatce poza tresurą i poza momentem występu, który trwa kilka minut na dobę, są niestety trzymane w klatkach. Tutaj znowu widzieliśmy w ten sposób zwierzę niebezpieczne było przetrzymywane właśnie Baloo przez cyrk. No widać, że o nieszczęście aż się prosi. Tutaj jeden z cyrków w ten sposób się reklamował, czyli wyprowadził tego słonia na spacer, wprowadził go na targu między ludzi. Zwierzę, znowu podkreślam, z kategorii najbardziej niebezpiecznych zwierząt. Tutaj żyrafa, również zwierzę niebezpieczne, do którego dostęp bezpośredni miały dzieci. Jedno z ostatnich ujęć, przykład zwierzęcia, jednego ze zwierząt, które no już nie wytrzymało po prostu tych warunków i tej tresury, uciekło. 100 kul musiało zostać wystrzelonych to zwierzę, żeby je powalić i zabić. Zawsze zwierzęta płacą. Jeśli zwierzę ucieka bądź reaguje agresją w stosunku do tresera, jest zabijane. Tutaj mamy bardzo krótki film z tego, jak niedźwiedź Baloo żyje w tej chwili. Jak widać, warunki nieporównywalne. On spędzał właściwie 95% czasu na naczepie samochodu o powierzchni kilku metrów kwadratowych. Ania, czy ty będziesz coś mówiła więcej o Baloo? Kilka słów. Okej. To Ania powie, w jakim był stanie niedźwiedź po odbiorze. Kamila Gasiuk-Pichowicz w interpelacji zapytała ministra rolnictwa właśnie o nadzór nad cyrkami i nawet ten nadzór, którego praktycznie nie ma, był w stanie na przełomie 2018-2019 roku wykazać w kontrolach cały katalog, właściwie wszystkie nieprawidłowości, jakie tylko mogą dotyczyć dobrostanu zwierząt, brak dostępu do wody, za małą powierzchnię klatek, brak opieki weterynaryjnej, zmiany skórne u zwierząt, brak odpowiedniej wentylacji, niezabezpieczone wybiegi dla zwierząt, zwierzęta koniowate pozostające na uwięzi, brak zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o przyjeździe cyrku, czyli właściwie wszystko to, co mieliśmy w naszym raporcie, zostało również przez inspekcję weterynaryjną stwierdzone, mimo całej ułomności i trudności w kontrolowaniu tych cyrków. Jeszcze, co ciekawe, minister podkreślił, że tresura nie pozostaje pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej, co oznacza, że właściwie nikt nie kontroluje tego, jak wygląda tresura. Takie podsumowanie, które
za chwilę jeszcze rozwinie szczegółowo, dlaczego jesteśmy przeciwni wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach. Jest to kwestia tresury, jest to kwestia warunków przetrzymywania i transportu, kwestia stanu zdrowotnego zwierząt, kwestia braku walorów edukacyjnych i oczywiście bezpieczeństwo ludzi również. Jeśli chodzi o tresurę, szczególnie w przypadku dużych zwierząt, są potrzebne drastyczne metody, drastyczne narzędzia. Standardowe narzędzie, które ma opanować słonia i które jest stosowane przy tresurze, to jest taki bullhook. Widać, jak to wygląda. Jest to narzędzie obliczone na zadawanie bólu. Bardzo często treserzy mają te bullhooki ukryte w rękawach i po prostu przeciętny widz nie jest w stanie ich nawet zauważyć, szczególnie w warunkach migającego światła i biorąc pod uwagę, że ten słoń tak naprawdę będzie przebywał na arenie przez kilka minut zaledwie. Tutaj poproszę o film. Widzimy tutaj znanego tresera słoni Larsa Holschera, który za pomocą różnych narzędzi oraz pięści bije te słonie, również za pomocą bullhooka. Tutaj na końcu widzimy, jak wykręca ogon. To jest też jedna z metod kontroli dużych zwierząt. Proszę zwrócić uwagę, jeśli będziecie Państwo mieli okazję obserwować słonia cyrkowego, jak bardzo często poranione ma nogi od wbijania bullhooków i bardzo często też widać, że miał wielokrotnie złamany ogon. To jest właśnie od takiego wyginania ogona, żeby kontrolować zwierzę albo po prostu się na nim wyżyć, bo to niestety też treserzy bardzo często robią. Takich filmów jest dużo, zachęcam do wyszukania w internecie. Ciężko jest nagrać tresurę, ona się odbywa z reguły właśnie nie przy widzach, tylko gdzieś w zamkniętym namiocie. Jeszcze raz podkreślę, nie wiem właśnie, czy to w ogóle powiedziałem, ten treser został do Polski zaproszony przez cyrk Zalewski, występował w Polsce, mimo tego, że już było wiadomo, jakie metody stosuje w tresurze. Warunki przetrzymywania i transport, pamiętajmy, właśnie ten charakter objazdowy powoduje, że zwierzęta są w ciągłym transporcie, co oznacza właściwie, że są cały czas na samochodzie, w małych klatkach. Te pojazdy to są bardzo często ciemne, ciasne ciężarówki. W przypadku żyraf bardzo często te zwierzęta jeżdżą z po prostu zgiętymi szyjami permanentnie, co jest czystą torturą dla nich. Tutaj poproszę o film, również nagranie z polskiego cyrku. Na takiej powierzchni lwy czekają na występ, kilkuminutowy występ. Raz na dobę wychodzą z tej klatki. Oczywiście te warunki wcześniej czy później kończą się agresją w stosunku czy do lwów, czy do treserów, czy do widzów. Takie wypadki się zdarzają niestety coraz częściej. Jeśli chodzi o walory edukacyjne, nie tylko, że cyrki czy pokazy z udziałem zwierząt w cyrku nie mają takich walorów, one są wręcz szkodliwe i to potwierdziła jednoznacznie opinia Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W sumie jest to dosyć logiczne. Widzowie, głównie dzieci, widzowie takich pokazów nie uczą się nic o potrzebach tych zwierząt. Nie dowiadują się, w jakich warunkach powinny te zwierzęta żyć naturalnie. Uczą się, że zwierzęta można zmuszać do nienaturalnych zachowań. Można je bić, można je przebierać, można je drażnić. W związku z tym to jest jeden z powodów, dla których my tak mocno działamy na rzecz wprowadzenia zakazu. Po prostu to jest uczenie od dziecka złych zachowań w stosunku do zwierząt, które potem przekładają się na właściwie na całe życie, bo zwierzęta są obecne w życiu ludzi przez cały czas. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludzi, również cyrki generują duże ryzyko. Ono się wiąże
Po pierwsze z tym, że nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa dotyczących zwierząt. I to zarówno zwierząt domowych, jak i zwierząt niebezpiecznych. Ale również wynika to z tego, że te namioty, dosyć skomplikowane i duże konstrukcje, powinny być zgłaszane do Inspekcji Nadzoru Budowlanego, a bardzo często nie są, jak stwierdziliśmy to w naszej korespondencji z inspekcją. One są rozkładane często wieczorami, są szybko rozkładane, szybko składane po to, żeby je przewieźć w kolejne miejsce. Górny i dolny przypadek to są przypadki z polskich cyrków, gdzie na przykład właśnie zapadły się ławki nieprawidłowo zmontowane. Idea wprowadzenia zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach ma ogromne poparcie w Polsce. To jest jedna z najliczniej podpisywanych petycji. Prawie 400 tysięcy osób podpisało się pod tym postulatem. Mamy poparcie autorytetów, mamy poparcie naukowców i badania opinii społecznej, również opinii publicznej, również pokazują, że polskie społeczeństwo jest gotowe i właściwie domaga się wprowadzenia takiego zakazu. Ta świadomość już jest duża. Jest na tyle duża, że lokalne społeczności protestami i petycjami wymogły od włodarzy miast, gmin wprowadzenie regulacji, które zapobiegają wynajęcia terenów miejskich cyrkom, które zwierzęta wykorzystują. I takich zakazów jest bardzo dużo w tej chwili. I pojawił się ciekawy efekt. Cyrki mimo wszystko w tych miejscach występują bez zwierząt, co jest jednoznacznym dowodem, że się da i że to ma sens, że jest to opłacalne ekonomicznie. Tam, gdzie jest zakaz, tam występują bez zwierząt. Pytanie, kwestia, która jest używana bardzo często przez cyrki jako zarzut do idei zakazania wykorzystywania zwierząt w cyrkach, czyli co się stanie ze zwierzętami. Bardzo często od samych cyrkowców słyszymy, że będą musieli wszystkie te zwierzęta zabić. A tak naprawdę zależy to po pierwsze tylko i wyłącznie od nich. Po drugie, uśmiercanie zwierząt cyrkowych ma miejsce. Niestety zwierząt starych, zwierząt, które nie mogą już występować, to się dzieje. Nie ma ośrodków w Polsce dla emerytowanych zwierząt cyrkowych. Zresztą niektóre gatunki zwierząt mają wpisaną konieczność eutanazji w funkcjonowanie w cyrku, tak jak na przykład niedźwiedzie brunatne, które w wieku kilku lat robią się już zbyt agresywne, żeby je opanować i są poddawane eutanazji, a w to miejsce jest kupowany nowy, słodki niedźwiadek. Oczywiście taka regulacja będzie wprowadzona z jakimś okresem przejściowym, który pozwoli cyrkom przynajmniej na nie wchodzenie w posiadanie nowych zwierząt. Druga rzecz, w tej chwili praktycznie nie ma w polskich cyrków zwierząt egzotycznych na własność, nie ma więc problemu z tym, co z tymi zwierzętami zrobić. W końcu jest wiele azyli, które przyjęłoby takie zwierzęta. My jako Fundacja Viva zaoferowaliśmy, że przyjmiemy wszystkie zwierzęta, które znajdują się w polskich cyrkach. I taką deklarację złożyliśmy na ręce Stowarzyszenia Cyrkowców, mówiąc kolokwialnie. Nie ma więc ryzyka żadnego, że jakiekolwiek zwierzę będzie musiało być uśmiercone, chyba że zrobi to ktoś z cyrku na złość nam. I ostatni slajd, jest to zwierzę uratowane, tygrys z boliwijskiego cyrku przez Animals Defenders International, jest właśnie w tej chwili w azylu. Ja się nazywam Anna Plaszczyk, reprezentuję koalicję Cyrk Bez Zwierząt i dzisiaj chciałam powiedzieć o luce prawnej dotyczącej wykorzystywania dotyczącej zwierząt niebezpiecznych, a także o wadliwym działaniu Inspekcji Weterynaryjnej.
Zacznijmy od iluzorycznych kontroli. Przykład cyrku Vegas, Cezary już poruszał ten temat. W ciągu 2 lat przed interwencją cyrk Vegas był kontrolowany przez 18 urzędowych lekarzy weterynarii. Żaden z tych lekarzy weterynarii nie zauważył, że niedźwiedź ma zanik mięśni, nie ma pazurów, nie ma górnych kłów, ma zaawansowaną próchnicę, zaawansowaną stereotypię. Żaden z tych lekarzy weterynarii nie zauważył również tego, że krokodyl przebywający w cyrku to krokodyl nilowy posiadający dokumenty kajmana okularowego. Te gatunki, muszę zaznaczyć, różnią się zasadniczo i nawet niespecjalista potrafi je w prosty sposób odróżnić. Kajman okularowy posiada takie charakterystyczne okulary, natomiast krokodyl nilowy nie. Te gatunki też są zdecydowanie różne, jeśli chodzi o rozmiar. Tak, właściciele cyrku Vegas usłyszeli 12 zarzutów karnych. Były to zarzuty znęcania się nad zwierzętami oraz używania w celach komercyjnych zwierząt chronionych bez odpowiednich dokumentów. Tu warto zaznaczyć, że niedźwiedź brunatny nie posiadał wyłączenia CITES do użytku komercyjnego. Proces toczy się przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju i mamy nadzieję, że w tym roku zapadnie wyrok. Jeśli chodzi o pseudocyrki, to jest dużo większy problem w zakresie ilości i gatunków zwierząt, które są w posiadaniu Polek i Polaków. Artykuł 73 ustawy o ochronie przyrody zabrania posiadania zwierząt gatunków niebezpiecznych i wyłącza ten zakaz tylko dla ogrodów zoologicznych, placówek naukowo-badawczych i cyrków właśnie oraz w ograniczonym stopniu dla ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. I teraz co się dzieje z tym zakazem? To jest bardzo ważne. Złamanie tego zakazu jest tylko wykroczeniem. Musimy pamiętać, że zwierzęta niebezpieczne w razie ucieczki zagrażają zdrowiu i życiu nieokreślonej liczby ludzi. Na filmie, który Cezary prezentował, widzieliśmy słonicę Tykę, która uciekła z cyrku na Hawajach. Ona zabiła jedną osobę, a wiele osób poturbowała za nim, zestrzelono ją z broni maszynowej. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ucieczka niedźwiedzia, tygrysa czy lwa mogłaby się skończyć śmiercią niekoniecznie jednej osoby. Także to jest bardzo poważna sprawa, natomiast jest to tylko wykroczenie. Polska nie jest przygotowana na skalę naruszeń i ten brak przygotowania chciałam przedstawić na przykładzie hodowli zwierząt egzotycznych w Pyszące i pod Śremem. Tam mieliśmy do czynienia z prawie 300 zwierzętami, ponad 80 gatunków. Były to między innymi tygrysy, lamparty, pumy, magoty, bardzo duża ilość antylop, czy też świnie pekari, które są małymi, ślicznymi świnkami, a tak naprawdę są śmiertelnie niebezpieczne i znajdują się na pierwszym załączniku rozporządzenia ministra środowiska. W Pyszącej mieliśmy do czynienia z rażącym niedbalstwem i niechlujstwem, ze skandalicznymi warunkami sanitarnymi. Zbyt małe wybiegi w przypadku praktycznie wszystkich zwierząt, a także zbyt małe pomieszczenia wewnętrzne, brak wzbogacenia środowiskowego. Wystarczy powiedzieć, że na przykład ptaki wodne były przetrzymywane bez basenów, a duże koty były przetrzymywane bez możliwości skakania i wspinania się. I wszystkie gatunki niebezpieczne były przetrzymywane bez odpowiednich zabezpieczeń. Tam nie mieliśmy do czynienia właściwie z żadnymi ze spełnieniem żadnych wymogów z rozporządzenia ministra środowiska. W przypadku 2 tygrysów przebywających na 40 metrach kwadratowych w górnej siatce znajdowała się dziura, która za 2-3 tygodnie zostałaby przez zwierzęta powiększona do tego stopnia, że zwierzęta mogłyby się uwolnić, uciec, a wtedy rzeczywiście mogłoby dojść do tragedii. Zresztą z tej hodowli uciekały wcześniej koczkodany
czyli znowu małpy z pierwszej kategorii zwierząt niebezpiecznych, jak wszyscy wiemy, stanowiące śmiertelne zagrożenie dla człowieka. I teraz tak, hodowla zwierząt egzotycznych była zgłoszona do nadzoru weterynaryjnego jako cyrk, choć oczywiście nigdy nie organizowano tam przedstawień. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna nigdy nie sprawdzała wielkości wybiegów, ani wzbogacenia środowiskowego, ani pomieszczeń wewnętrznych, niczego, co umożliwiałoby zwierzętom realizację naturalnych potrzeb. Ministerstwo Środowiska odmawiało wydawania dokumentów legalności pochodzenia, ale o tym jeszcze pani mecenas Katarzyna Topczewska będzie mówić. I teraz jakie problemy się pojawiły podczas tej interwencji? No przede wszystkim takie, że relokacja tych zwierząt była ogromnym przedsięwzięciem, ogromnie kosztownym i praktycznie niemożliwym do przeprowadzenia, ponieważ w polskich ogrodach zoologicznych nie było wystarczającej ilości miejsca, żeby te zwierzęta relokować. Wspomagano się azylami w całej Europie. Jedna tygrysica nie doczekała ewakuacji i 10 miesięcy po interwencji umarła na terenie tej hodowli. Placówki, które przyjęły zwierzęta, do dziś nie otrzymały zwrotu kosztów za udzieloną zwierzętom pomoc. Właściciel hodowli usłyszał 19 zarzutów karnych, w tym zarzuty narażenia na utratę życia bądź zdrowia nieokreślonej liczby ludzi, zarzuty znęcania się nad zwierzętami, zarzuty nielegalnego posiadania zwierząt chronionych i już zapadł w tej sprawie pierwszy wyrok. Jest to wyrok w sprawie wykroczeniowej właśnie o posiadanie zwierząt niebezpiecznych pod pozorem prowadzenia cyrku. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi też śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez lekarzy z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie, którzy przez wiele lat kontrolowali tę placówkę, a nigdy nie stwierdzili nieprawidłowości, które były oczywiste. Ja tak tylko krótko o tym wyroku Sądu Rejonowego w Śremie, mecenas Topczewska rozwinie ten wątek. Sąd potwierdził, że rzeczywiście nie wystarczy zarejestrować się i zgłosić do nadzoru w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii jako cyrk, żeby tym cyrkiem być, żeby móc przetrzymywać zwierzęta gatunków niebezpiecznych. Zdaniem sądu należy realnie prowadzić działalność cyrkową, czyli świadczyć spektakle z udziałem zwierząt. A sąd stwierdził, że właściciel tej hodowli z pełną premedytacją celowo i świadomie tej działalności nie prowadził, a zarejestrował cyrk tylko po to, żeby móc przetrzymywać zwierzęta niebezpieczne oraz prawdopodobnie nimi handlować, co jest przedmiotem postępowania karnego. Zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. W 2017 roku złożyliśmy w Sejmie petycję, która dziś już ma prawie 400 tysięcy podpisów. Wtedy miała mniej, ale już wtedy Komisja Petycji, Sejmowa Komisja Petycji pozytywnie rozpatrzyła naszą petycję. Jest to jedna z niewielu petycji dotyczących praw zwierząt, która została pozytywnie rozpatrzona. W tym przypadku reprezentant Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w imieniu ministra środowiska podczas posiedzenia Komisji Petycji mówił, że wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach jest korzystne i rekomendował wprowadzenie takiego zakazu co najmniej dla zwierząt nieudomowionych. Podnosił, że luka związana z tym zakazem powoduje, że coraz więcej prywatnych osób posiada zwierzęta gatunków niebezpiecznych i podnosił też, że to oczywiście stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli, natomiast powiedział coś, co jest bardzo niepokojące, czyli że należy zrobić jakieś takie rozwiązanie, które sprawi, że te zwierzęta niebezpieczne, które już pozostają w rękach prywatnych osób, powinny w nich pozostać, ponieważ te zwierzęta są prawdopodobnie związane ze swoimi właścicielami, a zmiana tego stanu rzeczy byłaby dla Skarbu Państwa bardzo
kosztowna, co oczywiście należy zanegować w całości, dlatego że zwierzęta gatunków nieudomowionych nie wiążą się w taki sposób z człowiekiem, w jaki wiążą się nasze domowe psy i koty. To po pierwsze, a po drugie bezpieczeństwo obywateli pozostaje w takim wypadku w stałym zagrożeniu i bez względu na koszty Skarb Państwa powinien ponieść pełną odpowiedzialność za tę sytuację. W wyniku prac komisji uchwalono dezyderat, który był skierowany do prezesa Rady Ministrów i w tym dezyderacie wnioskowano o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach, co najmniej dzikich, ale rozważenie też wprowadzenia zakazu wykorzystywania zwierząt udomowionych. Do dziś prezes Rady Ministrów nie podjął w ogóle tego tematu. Skala problemu to są tylko nieliczne przypadki, o których wiemy. I tutaj mamy tak, na Śląsku pumę w domku letniskowym, na Śląsku zwierzęta niebezpieczne na prywatnej posesji, tak duża ilość zwierząt niebezpiecznych, że nie jestem w stanie ich wymienić na takiej krótkiej planszy. Na Śląsku zwierzęta niebezpieczne w parku rozrywki, w tym na przykład lwy i krokodyle. W Wielkopolsce tygrysy w hotelu mające reklamować usługi tego hotelu. W Małopolsce krokodyle w restauracji i w Małopolsce również lew na prywatnej posesji. Na Lubelszczyźnie pseudoogród zoologiczny zarejestrowany jako cyrk i nieokreślona liczba małp pozostająca w prywatnych rękach. To jest największy problem, dlatego że małpy są najbardziej wymagające, jeśli chodzi o warunki utrzymania. U nich frustracja powoduje bardzo szybki wzrost agresji, a też bardzo trudno oszacować liczbę małp w prywatnych rękach, ponieważ taką małpę jest dużo łatwiej ukryć niż na przykład tygrysa czy lwa. Jeśli chodzi o azyle, ja tylko krótko, bo mecenas Topczewska na pewno rozwinie temat. W tym momencie nie mamy możliwości tworzenia azyli jako odrębnych jednostek. Nie ma też określonego w przepisach sposobu finansowania takich miejsc. Nie mamy procedur lekarsko-weterynaryjnych związanych z ratowaniem i azylowaniem zwierząt. No i brak obowiązku przyjęcia zwierząt potrzebujących i udzielenia ich natychmiastowej pomocy. Tę słabość państwa obnażyła sytuacja tygrysów zatrzymanych na granicy polsko-białoruskiej. Zobaczyliśmy wtedy nie tylko niewydolność całego systemu i brak procedur kryzysowych, ale także musieliśmy się zmierzyć ze śmiercią jednego ze zwierząt. Przez to, że nie mamy azyli, mamy do czynienia z taką niemocą zarówno organów ścigania, jak i organizacji pozarządowych, dlatego że my nie mamy możliwości interweniować w tych wszystkich przypadkach, które wymieniłam wcześniej, ponieważ w Polsce nie ma gdzie przewieźć tak dużej ilości tak wymagających gatunków. Na pewno potrzeba pilnych zmian. I tą najpilniejszą potrzebą jest wprowadzenie całkowitego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach, a także pilna zmiana kategorii posiadania zwierząt niebezpiecznych bez umocowania prawnego z wykroczenia na przestępstwo. Dziękuję bardzo. Mecenas Katarzyna Topczewska. Witam Państwa serdecznie. Tak jak Państwo widzicie po tych prezentacjach, cyrki rodzą bardzo poważne problemy. Jeden to te cyrki, które faktycznie działają, istnieją i prowadzą tą działalność wędrowną, wiążą się z ogromnym cierpieniem zwierząt, ponieważ cyrki nie są w stanie zapewnić zwierzętom warunków adekwatnych do ich potrzeb. Zwierzęta dzikie, zwierzęta nieudomowione mają zupełnie inne potrzeby niż te zwierzęta domowe. Tak naprawdę wszystkie te zwierzęta powinny mieć zapewnione dokładnie takie same warunki, jakie mają zapewnione w ogrodach zoologicznych, ponieważ niedźwiedź, tygrys, czy w ogrodzie zoologicznym, czy w cyrku ma dokładnie takie same potrzeby. A cyrki oczywiście żadnych wymogów nie spełniają. Zwierzęta większość swojego życia spędzają właśnie w przyczepach, w samochodach, no i na arenie, gdzie aby wykonywać sztuczki nieleżące w ich naturze, no wcześniej muszą podlegać bardzo brutalnej tresurze. Drugi problem to są właśnie te fikcyjne cyrki, czyli nielegalne hodowle służące oczywiście handlowi zwierząt.
i cyrki są rejestrowane tylko i wyłącznie w celu obejścia przepisów, bo tak jak już tutaj było powiedziane, posiadać takie zwierzęta mogą tylko i wyłącznie placówki naukowe, ogrody zoologiczne, cyrki właśnie i ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt. Problem istnieje w Polsce od dawna. Handel dzikimi zwierzętami to jest trzeci największy czarny rynek na świecie, zaraz po handlu bronią i narkotykami. I tak naprawdę organy ścigania do niedawna nie robiły nic, chociaż otrzymywały informacje, że takie obejście prawa ma w Polsce miejsce, że ludzie trzymają tygrysy w domach, że prowadzą nielegalne hodowle. Przykład tutaj hodowli pod Śremem. Proszę Państwa, organy państwowe doskonale wiedziały, że właściciel tej hodowli nie ma cyrku, nie prowadzi działalności cyrkowej. Mało tego, są nawet dokumenty Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o tym, że taka hodowla to nie jest cyrk. To miejsce było wielokrotnie kontrolowane przez powiatowego lekarza weterynarii, który nie dopatrzył się naruszenia dobrostanu zwierząt. Przecież widział doskonale, że te zwierzęta nie mają takich samych warunków jak w ogrodach zoologicznych. Nigdy nie zmierzył tych klatek, tych wybiegów, ale również nie zrobił nic z tą wiedzą, że tam nie odbywają się żadne pokazy. I mamy nadzieję, że ten wyrok Sądu Rejonowego w Śremie, który właśnie zapadł 23 grudnia wobec właściciela hodowli, niestety był to wyrok, który zapadł w sprawie wykroczeniowej, tak absolutnie nie powinno być, bo przy tym ciężarze gatunkowym czynu powinno być to absolutnie przestępstwo. Mamy nadzieję, że właściciel również zostanie skazany w sprawie karnej za właśnie chociażby przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia nieokreślonej liczby osób, ponieważ wiemy, że z tej hodowli zwierzęta dzikie uciekały, a także odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Natomiast mamy nadzieję, że ten wyrok Sądu Rejonowego w Śremie będzie na tyle przełomowy, że da sygnał właśnie organom ścigania, aby skutecznie zaczęły zwalczać tego typu miejsca. Właściciel cyrku no, trochę bezczelnie wręcz nie ukrywał tej swojej działalności, bo on wręcz występował do głównego lekarza weterynarii o zatwierdzenie jego scenariuszy niby cyrkowych, a tak naprawdę te scenariusze cyrkowe polegały na tym, że miał on raz na jakiś czas komuś pokazywać zwierzęta w swojej hodowli. No wiadomo, że nie ma to nic wspólnego z cyrkiem i Sąd Rejonowy w Śremie przedstawił chociażby definicję, który co prawda nie ma w polskim ustawodawstwie, ale jest w prawodawstwie unijnym, z której wynika ewidentnie, że cyrkiem jest podmiot, który prowadzi działalność wędrowną i przedstawia widowiska wędrowne z udziałem jednego zwierzęcia lub większej liczby zwierząt. W związku z tym nie było żadnej wątpliwości, że właściciel hodowli pod Śremem cyrkiem cyrku nie posiadał, a mimo wszystko prowadził działalność jawną, występował o różnego rodzaju pozwolenia i organy państwowe, inspekcja weterynaryjna nic z tą wiedzą nie zrobiła. Także mamy nadzieję, że ten wyrok no, przyczyni się do tego, że w końcu te miejsca zaczną być likwidowane. I tak jak tutaj zostało powiedziane w prezentacji, sprawa hodowli pod Śremem ujawniła niewydolność państwa, jeżeli chodzi o możliwość zabezpieczenia takich zwierząt. Zwierzęta z Pyszącej wyjeżdżały przez 10 miesięcy. Nie było w Polsce miejsca, gdzie można je ulokować. Nie było jednego miejsca, które miałoby obowiązek przyjąć takie zwierzęta. Tak naprawdę teraz to jest dobra wola ogrodów zoologicznych, które są często jednostkami budżetowymi, czy zechcą takie zwierzęta przyjąć. A ogrody zoologiczne nie chcą przyjmować takich zwierząt z prostej przyczyny. Jest problem z finansowaniem, z pokrywaniem kosztów utrzymania tych zwierząt. I z takim problemem zetknął się ogród zoologiczny w Poznaniu, który przyjął 80 osobników i do tej pory nie otrzymał ani złotówki na ich utrzymanie, ponieważ organy przerzucają się odpowiedzialnością. Prokuratura, gmina i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nawzajem wskazują na siebie, że to te podmioty powinny pokrywać koszty utrzymania zwierząt. Finalnie żaden z tych podmiotów nie płaci, a zwierzęta są utrzymywane ze środków, których ogród nie ma, bo jest miejską jednostką budżetową
i ma środki na utrzymywanie zwierząt będących w kolekcji ogrodu zoologicznego, a nie zwierząt z interwencji. Dlatego tak ważna jest potrzeba stworzenia azylu państwowego, jednego azylu centralnego i z czasem też pewnie azyli terenowych, ponieważ ta skala problemu jest na pewno bardzo duża i jedno miejsce nie wystarczy. Tak, aby te zwierzęta trafiały w to miejsce miałoby obowiązek przyjmowania zwierząt, a koszty utrzymania zwierząt powinny być finansowane ze Skarbu Państwa, oczywiście do czasu ściągnięcia należności od właściciela, bo finalnie właściciel takiej nielegalnej hodowli będzie obciążony w wyroku kosztami utrzymania zwierząt. Natomiast dopóki to nie nastąpi, to te koszty powinny być pokrywane przez Skarb Państwa, aby nie było takiej sytuacji, że zwierzęta umierają, bo nikt ich nie chce wziąć, bo nie ma kto za nie płacić. I tutaj sytuacja tygrysów z zagranicy właśnie pokazała tą nieudolność także. I gdyby nie dobra wola dwóch ogrodów zoologicznych, to te tygrysy prawdopodobnie zmarłyby na tej granicy w tych klatkach, bo nikt nie chciał tych zwierząt przyjąć. A one były w takiej sytuacji, że nie mogły tam czekać ani chwili dłużej, bo przecież niektóre były zamknięte w takich skrzyniach, gdzie nie było możliwości zadawania im ani wody, ani pokarmu. Dlatego liczymy bardzo, że prace w Ministerstwie Klimatu. Byliśmy już na spotkaniu jednym w ministerstwie i mamy nadzieję, że te regulacje zostaną pilnie wypracowane, bo to jest teraz bardzo ważna potrzeba. Mamy nadzieję, że te nielegalne hodowle będą likwidowane i że te zwierzęta, które będą konfiskowane, będą miały gdzie trafić. Także mając na uwadze te dwie okoliczności, czyli raz znęcanie się nad zwierzętami w cyrkach, bo tego inaczej nie można powiedzieć, proszę Państwa. No, zwierzętom tym, ponieważ nie można zapewnić warunków adekwatnych do ich potrzeb, to jest znęcanie się nad zwierzętami. A druga kwestia to nielegalne hodowle, tylko i wyłącznie zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, likwidacja cyrków w ogóle w Polsce, to jest jedyne rozwiązanie prawne, które ukróci to ogromne cierpienie zwierząt, z którym mamy do czynienia na co dzień. I teraz oddam głos pani poseł Katarzynie Piekarskiej, która właśnie złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który zakłada właśnie wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Dziękuję bardzo pani mecenas. Taki projekt ustawy został istotnie złożony. Wydaje nam się, że biorąc pod uwagę, że mamy rok 2020, to już jest najwyższy czas na to, aby występów zwierząt w cyrkach zakazać. I większość opinii publicznej jest absolutnie za. Co więcej, mieliśmy ostatnio do czynienia z zarządzeniami prezydentów wielu miast w Polsce, którzy odmówili udostępnienia powierzchni miejskiej na występy cyrku z udziałem zwierząt. Ale niestety przegrywali często w sądach, dlatego, bo tak długo jak nie będzie to zakazane, to znaczy jest dozwolone i po prostu sądy stawały po stronie cyrków. Chcemy tego zakazać z długim dosyć, bo dwuletnim okresem vacatio legis, właśnie po to, aby można było spokojnie załatwić sprawę przekazania tych zwierząt. Powstaje pytanie, gdzie te zwierzęta miały być przekazywane. To pewnie zależy od gatunków tych zwierząt, ale zwróciłam się też z interpelacją do ministra klimatu i uzyskałam odpowiedź od pani minister Małgorzaty Golińskiej w sprawie budowy azylu dla zwierząt. Dotyczy to zresztą nie tylko zwierząt wykorzystywanych w cyrkach, ale także o potrzebie tego azylu stało się głośno za sprawą tygrysów, tej głośnej sprawy tygrysów na granicy. Otrzymałam taką odpowiedź, z której się cieszę, że prace w Sejmie będą zaplanowane są na marzec, kwiecień, ponieważ jak zapewnia mnie pani sekretarz Golińska, prace nad tym projektem są bardzo zaawansowane i zostanie on przesłany do Sejmu.
Mam nadzieję, że pracę zakończymy szybko, ponieważ te zmiany nie są kontrowersyjne, tak samo jak inne zmiany w tym projekcie, oprócz zmiany tej dotyczącej zakazu występu zwierząt w cyrkach. Chcemy zaproponować chipowanie zwierząt, co też nie jest już żadnym chyba problemem. I kwestie uregulowania zwierząt, określę to tak, zwierząt emerytów w cudzysłowie, które całe swoje życie, dotyczy to psów i koni, służyły człowiekowi, pracując w rozmaitych służbach policji, straży granicznej, straży pożarnej, a także w służbach specjalnych związanych z Ministerstwem Obrony Narodowej. I to są te trzy zmiany. Najważniejsza to jest właśnie zakaz zwierząt w cyrkach. Ktoś kiedyś powiedział, proszę Państwa, że najlepsza idea to taka, na którą przyszedł czas. I myślę, że to jest właśnie ten czas na to, aby cyrki z udziałem zwierząt po prostu przeszły do historii. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy jakieś pytania od Państwa są? Jeśli tak, to poprosimy teraz. Jeśli nie ma, to zachęcamy do kontaktu. Rozdaliśmy pakiety, tutaj jeszcze są dostępne przy wejściu, są tam namiary do nas, w razie jakby były potrzebne jakieś dodatkowe informacje, zachęcamy do kontaktu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.